Witam serdecznie, z tej strony Zyber, a to jest mój poradnik odnośnie sorka po Apexowego na konsoli. Myślę, że na samym początku zaczniemy od, powiedzmy, zaczniemy od skilli. Bardzo dużo się pozmieniało, część skilli została wycofana, niektóre przeszła na pasywkę, no ale dobra. Przede wszystkim glyph pointy się zwiększyły do 60. Jeżeli chodzi o Arcana Pulsa, w przypadku Arcana Pulsa damy maksa. We wszystko. To jest podstawowy skill, więc musimy go dopakować ile się da. Meteor. Tutaj zainwestujemy w trzy pierwsze skille, czyli Carving Strike, Double the Chance Critical when Attack Monster, Canonful Charging. To jest bardzo fajna zmiana po Apexie, czyli że już można się poruszać kastując Meteora. Speed Casting zwiększamy. Dobra, teleport się zmienił, więc Increase Movement Speed po 20% na 2 sekundy. Teoretycznie nie jest tak specjalnie potrzebne, ale to. Maxa oczywiście w mana barierę. Void Pulsa tutaj wrzucimy jest kill damage. Teoretycznie możemy podmienić nawet to na Double the Chance to Crit, ale to. W Glacialu dorzucimy Decrease Cooldown. Hellstorm. Redukcji nie, dorzucimy Crit Factor. Mana boosta na maksa. Na pewno trzeba tego nowego glifa użyć, czyli when casting speed charging by. Zwiększy się speed casting. Charging raczej, to jest bardzo ważne. Icelands te pozostałe już nie mają. Nie mają już glifów do wpięcia. Dobra. Tu co się zmieniło? Przede wszystkim już teraz nie trzeba mana boosta, żeby na przykład zbuffować skilla. Jak widzicie. Tak będzie wyglądała nasza podstawowa rotacja. Czyli przejdźmy na chainy. Arcana plus Lightning, Frost, Meteor, Icelands. I wtedy Apexowe, jak to się mówi, mix skilli. Uruchomimy. Tu chyba nawet nic więcej nie ma. Zobaczymy, jak to w praktyce. Na pasek warto wrzucić oczywiście ulti plus lightinga, bo lightinga teraz, jak to się mówi, ma dwa staki lighting, więc warto go wrzucić, żeby w razie, w momencie, kiedy nam się skończy albo naruszy rotacja, żebyśmy mieli jakiegoś skilla. Dobra. Pana pochodni, kurde, użyjemy. Dobra, jak zaczynam? Oczywiście standardowo od Hellstormu. Mana boost. Jak widać, szybciej nam się kastują. Tu jest Ice Arrow, Apex od razu. No, akurat tutaj nam suna wyrżnie. Ważne, żeby właśnie na bossie to pokazać, ponieważ będziemy mieli naruszenie rotacji. Fajnie, bo skill odnawiający manę nam się teraz zmienił na pasywny, więc raz na 3 minuty możemy go używać. Oczywiście sobie teraz użyję tego. Broszki. No dobra. Mamy naruszoną rotację, więc używamy ulti. Jeszcze dobijemy nad mindem. Dobra, i kasujemy dalej. Mam sobie odskok. Ciągle wracamy do zamrażania. Oczywiście w tym przypadku ja zapomniałem o wrzucaniu sobie tarczy na bieżąco, ale mniejsza z tym. Dobra, sobie pokop. Tak, bardzo agresywny jest, jaki twardy. No i naszego Petraxa już nie ma. Świst do gwizdu poszedł. Siną dalej. No, numeralcik.
To jest oczywiście standardowo, jeżeli chodzi o etchingi, czyli dwa razy po energetyka, żeby zwiększyć nam speeda oraz zmniejszyć CDK. Dodatkowo tam, gdzie nie można, to jest ground, a gdzie można, to kina jeszcze wrzucamy. Dobra. That's all, folks. Czy coś by tu jeszcze dodać, tak myślę sobie. No nie. Oczywiście można bardzo fajny damage kręcić tym magiem, sorkiem, to znaczy. No, warto też mieć smoka oczywiście dla boosta. Co? Wszystkie potki, wszystko ci zwiększa damage. Jeszcze będę pracował nad glifami, żeby go jak najbardziej wyboostować. Teraz zauważyłem, że na kilka rzeczy da się poprawić. Ale mniej więcej tak to wygląda. Pamiętajcie, podstawowa rotacja. No i dalej działacie sobie. Pozdrawiam, trzymajcie się. PlayStation.